Tak, jesteśmy w Bolesławcu dzisiaj. Dojedzie do nas jeszcze pani poseł Zofia Czernow. Jesteśmy tutaj poselską, jesteśmy ze strukturą Platformy Obywatelskiej. Inaugurujemy w Bolesławcu akcję, ogólnopolską akcję, zbieranie podpisów pod projektem obywatelskim finansowania in vitro. Jak państwo pamiętacie, w ostatnich 2 latach naszych rządów pani ówczesna minister, później premier Ewa Kopacz uruchomiła taki program. Z tego programu w Polsce w ciągu 2 lat urodziło się 22,5 tysiąca naszych obywateli. Rząd PiS-u zamknął ten program. Doprowadził do tego, że nie ma możliwości finansowania i wsparcia ze strony państwa właśnie metody walki z bezpłodnością w postaci in vitro. In vitro jest bardzo skuteczne i może pomóc dzisiaj blisko 1,5 milionom par w Polsce, które borykają się z problemem bezpłodności. Jedna taka procedura kosztuje z badaniami ponad 20 tysięcy złotych. Są przypadki, że dopiero za trzecim razem osoby, młodzi ludzie mogą uzyskać efekt pozytywny, czyli zajść w ciążę i później urodzić dziecko. 60 tysięcy często to jest brak możliwości na to, aby sfinansować to szczęście, jakim jest świadome posiadanie dzieci. Stało się tak, dlatego że mamy ideologiczny rząd. Po prostu to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z elementem medycznym. To jest po prostu czysta ideologia. Ideologia, która tak naprawdę pozbawia młodych ludzi szczęścia posiadania dzieci. My dzisiaj w Polsce mamy najgorszą sytuację od II wojny światowej. W ubiegłym roku umarło najwięcej Polaków od II wojny światowej i urodziło się najmniej dzieci od 25 lat. Ponad 120 tysięcy różnicy między urodzeniami a zgonami w Polsce. Nasze społeczeństwo po prostu nie będzie w stanie odtwarzać się i funkcjonować, jeżeli my w Polsce, szanowni państwo, będziemy mieli tak niski wskaźnik dzietności, to jest 1,38, gdzie potrzeba nam przynajmniej 2,1, żeby społeczeństwo mogło się po prostu odnawiać, żeby mogło funkcjonować. W związku z tym finansowanie metody in vitro jest jedną ze sposobów po prostu na to, żeby walczyć z tą dziurą demograficzną, ale tak naprawdę chodzi tutaj o szczęście setek tysięcy, wręcz milionów ludzi w Polsce. Dlatego my zbieramy dzisiaj podpisy w Bolesławcu, w wielu miejscach, Karol o tym powie, ale także w całej Polsce. Chcemy zebrać ich jak najwięcej, nie tylko 100 tysięcy, dużo więcej, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców Bolesławca, powiatu bolesławieckiego do wsparcia podpisów. One będą w wielu miejscach wystawione do tego, aby tych podpisów było kilkaset tysięcy, może nawet milion, po to, żeby pokazać tej władzy, tej złej władzy, że trzeba mieć sumienie, trzeba mieć empatię i wrażliwość, aby pomagać setkom tysięcy młodych ludzi, którzy dzisiaj nie mogą mieć dzieci z uwagi na tą chorobę cywilizacyjną, jaką jest dzisiaj bezpłodność. Bardzo proszę koordynatorów akcji, żebyście powiedzieli jeszcze kilka słów od siebie. Proszę państwa, ta akcja ma charakter apolityczny. Ona powinna Polaków jednoczyć, bo problem niskiej dzietności dotyczy nas wszystkich. Aktualnie ilość mieszkańców Polski w wieku poprodukcyjnym to jest 25%. Natomiast według statystyk do roku 2030 ta ilość wzrośnie do 45%, czyli jest zagrożenie, że nie będzie miał kto w wieku produkcyjnym pracować na rzecz utrzymania rent i emerytur tych, którzy są w wieku poprodukcyjnym. Jest to bardzo ważna rzecz i ona dotyczy wszystkich nas. W związku z tym zapraszamy bez względu na opcje polityczne do działania w kwestii uzyskania podpisów pod tą ustawą. Układać w ulicy Ogrodowej na boku Mickiewicza, Ogrodowa, Salon Fryzjerski. Tam posiadam puste listy, które można u mnie zaopatrzyć i podpisywać. Akcja jeszcze będzie do 30 listopada. Tak.
więc zapraszamy w tym momencie, można przyjść na rynek jeszcze do godziny 14. Podpisujemy, może pogody nie ma, ale jeżeli ktoś ma chęć, bardzo serdecznie zapraszamy. Serdecznie zapraszam. Jeszcze słówko, jeżeli mogę. Skutki spadku demografii widać wszędzie, widać w szkołach, widać w przedszkolach, to do nas idzie, te fale. To jest nic wydumanego i musimy zrobić wszystko, żeby skutecznie pozwolić ludziom na szczęście, ale też pozwolić na to, żeby te dzieci mogły się rodzić. In vitro jest jedną z metod, która została wstrzymana i trzeba zrobić wszystko, żeby ją odtworzyć. Zapraszamy raz jeszcze gorąco. Sporo już mamy podpisów, więc przydałoby się jeszcze więcej, więc bądź. Zapraszamy jak najbardziej. Rynek, ogrodowa. Listy są przygotowane. Zapraszamy.